Witajcie, kochani, w plebiscycie Muzyczne Wyzwanie Chrumasa w ramach programu dla szkół. Gotowi? No to zaczynamy! Poznajcie naszych trenerów! Laura Bączkiewicz! Cześć! I Oliver Pszczoł! Witajcie! Dajecie, zróbmy piosenkę na chrumasa. Ale jaką? Może zrobimy odżywianiu? A teraz czas na naszych dzisiejszych uczestników. Zapraszamy! Bardzo serdecznie witamy Was w plebiscycie Muzyczne Wyzwanie Chrumasa. A teraz przedstawcie się i powiedzcie kilka słów o sobie. Jestem Ty, Mateusz, lubię grać na ukulele. Jestem Oskar i lubię grać na ukulele i pływać. Jestem Fabian i lubię sport i śpiewać. Jestem Tatiana, lubię jeździć konno i grać na ukulele. Jestem Maja, lubię rysować i grać na ukulele. Chodzimy do szkoły podstawowej numer 4. Imienia Otyli Jędrzejczak w Żorach. A co było inspiracją do napisania tego utworu? Nasza pani pedagog nas zachęciła po zachęciła prostu i w ogóle wzięcia udziału w tym konkursie. W sumie gdyby nie ona, to byśmy nie umieli grać na ukulele. I śpiewać. Teraz czas na prezentację waszego utworu. Kiedy siedzisz przy stoliku, no i myślisz o serniku, to odgonisz myśli swe, by przywołasz rady me. By zatrzymać podjadanie, to pożywne zjedz śniadanie, licz kalorie, sprawdzaj skład, aby lepszy był twój świat. Zasady znam, zasady znam, swoje życie ja radę zmienić dam. Moja mama mi mówiła, że w warzywach to jest siła i dlatego ja zasady właśnie znam. Zakoleguj się z marchewką, wybierz życie z kalarepką, z owocami zakończ dzień, niech słodycze idą w cień. Zamień chipsy na radzynki, one mają witaminki, wskocz na rower i jedź w las, dobrze wykorzystaj czas. Zasady znam, zasady znam, swoje życie ja radę zmienić dam. Moja mama mi mówiła, że w warzywach to jest siła i dlatego ja zasady właśnie znam. Przyznam, że mocno mnie zaskoczyliście aranżacją utworu. Zgadzam się z tobą, Chrumas. Najbardziej moją uwagę przykuł tekst. Dziękujemy! I to już wszystko na dziś w plebiscycie Muzyczne Wyzwanie Chrumasa, realizowanym w ramach programu dla szkół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie... Jedźcie zdrowo!